Cześć, z tej strony Szymon Karwasz. Jeżeli oglądacie to wideo, pewnie zastanawiacie się, jak generować leady na LinkedIn, czy generowanie leadów na LinkedIn jest możliwe, czy jest możliwa sprzedaż z użyciem właśnie LinkedIn i jak to robić. Być może jesteście już po lekturze kilku artykułów, z których dowiedzieliście się, że sprzedaż na LinkedIn można robić w różny sposób. Jeden z nich to na przykład automatyzacja. O niej dzisiaj nie będziemy mówić, bo osobiście też nie jestem zwolennikiem automatyzacji. Uważam, że ona może zaszkodzić bardziej naszemu biznesowi niż pomóc. Jest sposób drugi, czyli takie precyzyjne docieranie do klientów. I temu drugiemu sposobowi, tej drugiej metodzie dzisiaj pomówimy trochę i zajmiemy się poszukiwaniem klientów z pomocą wyszukiwarki. Tutaj wyszukiwarkę każdy ma na górze. Jest to narzędzie trochę niewykorzystywane na LinkedIn, bo jeszcze niewiele osób zdaje sobie sprawę z potencjału tego narzędzia. Tutaj bardziej ludzie wyszukują jakichś konkretnych osób niż na przykład osoby w firmach decyzyjnych. Można jak najbardziej takich decydentów poszukać. Najpierw musicie mieć ustaloną grupę docelową, konkretnie personę zakupową, bo to trochę coś innego. Musicie mieć ustaloną personę zakupową, do której będziecie się kierować. Takich person może być kilka, nie musi być jedna. No i powiedzmy, że jedną z nich są właściciele firm. I wpiszmy sobie tutaj CEO. Chyba jedna z najbardziej popularnych person, nie w każdej branży się sprawdza, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Zawężamy do osób i widzimy, ile wyników się ukazało już teraz, ale to jeszcze nie wszystko, bo te oczywiście kontakty, te osoby nie są zawężone. W tym celu klikamy wszystkie filtry i tutaj już otwiera nam się mnóstwo możliwości, przez które sobie za chwilę przejdziemy. Najpierw musimy jednak wybrać, czy szukamy osób, które są w naszej sieci kontaktów, czy też takie, które są poza tą siecią kontaktów. Opcja numer jeden jest dobra wtedy, kiedy chcemy się do kogoś odezwać, komuś przypomnieć, może ktoś jest w naszej sieci zawodowej od 3 miesięcy, czy też od pół roku, i chcemy wrócić do niego z jakąś wiadomością, spytać, co u niego słychać, być może nawiązać tutaj relację prowadzącą do sprzedaży. My skupimy się jednak na dwójkach, czyli na osobach, które nie są w naszej sieci kontaktów. I dalej mamy lokalizację. I to już ważna opcja, bo możemy oczywiście wybrać Polskę, ale tutaj zrobimy trochę inaczej, bo być może macie firmę, która kieruje się na rynki zagraniczne, tam szukacie klientów i na przykład waszym miejscem, gdzie tych klientów poszukujecie, waszym docelowym miejscem jest Wielka Brytania. Piszemy sobie Wielką Brytanię. Następnie LinkedIn sugeruje nam już firmy, czyli już możemy sobie wybrać jakąś konkretną firmę, do której chcemy dotrzeć. I wtedy będziemy widzieć pracowników tej firmy. My jednak skupimy się najpierw na branży. Wybierzmy sobie IT, bo to jest taka najbardziej popularna chyba branża, którą wyszukują osoby na LinkedInie. No nic dziwnego, wciąż najwięcej pieniędzy jest w IT, więc nic dziwnego, że to taki rynek, do którego się kierujemy. I język profilu. Pozornie nieistotna opcja. No bo jaki może być język profilu, prawda? Polski, nic dziwnego, ale zauważcie, że jeżeli wcześniej zaznaczyliśmy lokalizację Wielka Brytania i teraz zaznaczamy język profilu polski, to już kierujemy się do osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale z jakiegoś powodu mają zaznaczony polski w profilu, bo na przykład są polskiego pochodzenia bądź ogólnie są Polakami i na LinkedIn właśnie mają konto w języku polskim, więc bardzo ważny parametr. Kierujemy się tutaj
dokładnie do Polaków w Wielkiej Brytanii. Na koniec możemy sobie wpisać stanowisko, ale ja wcześniej już je wpisałem, więc to sobie zostawiamy. Klikamy pokaż wyniki i sam jestem ciekaw rezultatów. 26 wyników, tylko zawężone tutaj te parametry do Wielkiej Brytanii, usług informatycznych i języka polskiego, więc naprawdę bardzo, bardzo mocno zawężona ta grupa docelowa i mamy tutaj osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, a korzystają z LinkedIn w języku polskim, więc bardzo, bardzo dobra persona zakupowa do tego, żeby nawiązać z nią kontakt. Jak to zrobić? Jak ten kontakt nawiązać dobrze? Klikamy sobie nawiąż kontakt, następnie możemy od razu wysłać zaproszenie do takiej osoby, ale wtedy ona zobaczy tylko, że ją zapraszamy. Nic więcej nie przykuje jej uwagi, więc warto dodać notatkę spersonalizowaną. Ja jej teraz nie będę pisał, poświęcę temu osobny film, w którym pokażę, jak takie notatki pisać. Natomiast jeszcze jedna podpowiedź, co w takiej notatce powinno się znaleźć. Przede wszystkim powinniśmy dobrze znać firmę danej osoby, sprawdzić jej stronę internetową, być może mapy nam coś podpowiedzą, być może opinię o tej firmie, ale to nie wszystko, bo wchodząc w profil danej osoby, ja pokażę to na moim profilu, nie będziemy tu nikomu robić reklamy, ani antyreklamy być może, tylko wejdziemy sobie w mój profil i tutaj zjeżdżając niżej jest taka zakładka aktywność. Ona jest znowu bardzo ważna i bardzo niedoceniana, a tutaj są ostatnie posty. Tutaj w moim przypadku mam włączony tryb autora, więc są posty moje ostatnie. Wchodzimy sobie, pokaż całą aktywność i tutaj mam moje ostatnie polecenia i komentarze. Więc jak widzicie, ja interesuję się marketingiem, tak, bardzo mocno. Lubię też cytaty znanych osób. Można nawiązać do jednego z moich cytatów. Też czasami publikuję wideo, nie wiem czy to będzie, ale wideo sobie w publikacjach odnajdujemy, bo tutaj będą wszystkie moje posty. Oczywiście zwierzęta, tak, kocham, więc tutaj jak najbardziej można nawiązać do tej publikacji. Jest wideo, więc można zahaczyć o ten temat, powiedzieć, że no hej Szymon, jeżeli chciałbym coś sprzedać samemu sobie, to bym tak napisał, hej Szymon, zauważyłem, że robisz wideo, mam taki pomysł, jak to wideo wypromować na przykład, albo żeby było lepsze, żeby było bardziej jakościowe, jeżeli cię to interesuje, to zapraszam do kontaktu i już tego leada potencjalnego macie, prawda? Więc podobnie tutaj wchodząc w profile innych osób, wyszukując, co tak naprawdę te osoby robią w życiu, może po ścieżce kariery, może sprawdzić tutaj, co było robione w przeszłości, może była jakaś firma prowadzona, do wszystkiego tak naprawdę możemy nawiązać, przeczytać opis i tak tą notatkę przygotować pierwszą, żeby ona naprawdę zachęcała do kontaktu, a nie była tylko kopiuj, wklej, bo wtedy to nie zadziała, to po prostu będzie potraktowane jako spam, zwłaszcza przez takie osoby jak CEO, co mówiłem wcześniej, że te osoby otrzymują naprawdę wiele wiadomości i ich nie interesuje kolejna słabo napisana wiadomość. Więc generowanie leadów moim zdaniem to nie jest automatyzacja, tylko to jest właśnie tak precyzyjnie dobrany komunikat sprzedażowy, połączony jeszcze z aktywnością w innych mediach, tak jak u mnie jest to aktywność na YouTube. I właśnie dla moich widzów na YouTube, dla widzów kanału Szymon Karwasz, konsultant LinkedIn, ten właśnie film, w którym taką bardziej insiderską wiedzę ze swoich szkoleń dla firm pokazałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, serdecznie proszę o łapki w górę, bo one pomogą w tym, żeby ten film dotarł do większej liczby osób. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam na mojego bloga tradycyjnie oraz na profil na LinkedIn. Możecie tam do mnie bez problemu napisać. Pozdrowienia, cześć, do następnego razu.